Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór, świąteczny dobry wieczór. Mamy dla Państwa wyjątkowy prezent świąteczny, który stoi obok mnie. Witam Cię, Olu, Aleksandra Kurzak, najjaśniejsza gwiazda światowej opery, u nas w studiu specjalnie dla Państwa z prezentem świątecznym. Przy fortepianie profesor Robert Morawski, szef Katedry Kameralistyki Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Witam Cię, Robercie. Dziękuję Wam ogromnie, że zechcieliście odwiedzić nas i wystąpić z tym recitalem. Olu, jesteś gwiazdą rozrywaną pomiędzy Ameryką, Europą. Śpiewałaś we wszystkich najważniejszych scenach świata. Czy da się prowadzić normalne życie rodzinne, będąc taką artystką światową? Dobry wieczór, jeszcze raz dobry wieczór Państwu. I pytam w kontekście świąt. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że to jest absolutnie esencją naszego życia. Artystów przede wszystkim, wydaje mi się też, bo to przynajmniej to jest coś, co nam daje siły, co nas napędza do życia, do pracy. Nie ma nic piękniejszego niż wstanie rano, uścisk, uśmiech dziecka, mojej córeczki, mojej Maleny, kochająca rodzina, rodzice, mąż. Także absolutnie jest to dla mnie bardzo ważne. Rzadko możemy spędzać te święta w Polsce, z reguły gdzieś w świecie. Tym razem pandemia pokrzyżowała wszystkim nam tutaj drogi i artystyczne plany, także, ale być może dobrze z drugiej strony, bo przynajmniej rzeczywiście możemy się cieszyć własnym teraz wprawdzie okrojonym towarzystwem, ale w zaciszu domu. Dzisiaj wystąpisz z recitalem mozartowskim, a o ile pamiętam, od Mozarta zaczęłaś, bo zadebiutowałaś z Zuzią. Tak jest, zadebiutowałam z Zuzią i to u boku mojej mamy cudownej i mojej profesorki, mojej wielkiej mentorki, nauczycielki, której zawdzięczam bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mama śpiewała rolę hrabiny, a ja rolę Zuzanny. To już było ho, 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 matko, ponad 20 lat temu. I stąd, zresztą stawiałam pierwsze kroki w tym repertuarze mozartowskim. Tak, Królowa Nocy była taką moją kartą przetargową na wszystkich konkursach, na wszystkich przesłuchaniach do teatrów. Także Mozart był mi gdzieś bliski. Przez ostatnie 10 lat oddaliłam się od tego kompozytora, zmieniłam repertuar, ale w związku z tym pomyślałam sobie, że będzie to może taki piękny powrót do przeszłości, do wspomnień, do absolutnego mistrza tego gatunku i coś, w czym można mnie usłyszeć rzadko. Tu muszę powiedzieć, że Tadeusz ma niesamowity dar przekonywania i to jest w ogóle wszystko na wariackich papierach, proszę Państwa. Właściwie z dwudniowym wyprzedzeniem i stąd też tutaj muszę się troszeczkę wspomóc nutami, bo niektórych partii rzeczywiście nie śpiewałam 9-10 lat i uciekło gdzieś tam z pamięci. Ale podjęliśmy tutaj wyzwania, rękawica została rzucona i miejmy nadzieję, że uda nam się sprostać zadaniu i uprzyjemnić Państwu ten wieczór. Proszę Państwa, ale nie traktujemy tego jako recital gdzieś tam na jakiejś dużej scenie, po prostu jest to nasze domowe, rodzinne spotkanie, a ponieważ Olunię traktuję jak rodzinę, bo jest cudowna, bliska, ciepła, najnormalniejsza, ciepła kobieta, nie gwiazda gdzieś tam na firmamencie, którą możemy tylko oglądać w telewizorach, na ekranach kinowych, tylko po prostu cudowna, normalna, sympatyczna kobieta, mama, żona Roberta Alani. No i taką Cię tutaj zaprosiliśmy na ten świąteczny wieczór, który mam nadzieję miło Państwo spędzą. A więc Aleksandra Kurzak, Robert Morawski i Wolfgang Amadeusz Mozart. Zapraszam Państwa na ten świąteczny wieczór. Dziękujemy. Drodzy Państwo, więc zaczniemy od wspomnianej Zuzi. Będzie to rzeczywiście ukłon do mojego debiutu mojej pierwszej roli zaśpiewanej na scenie. To było właśnie w Operze Wrocławskiej. W dodatku był to Dzień Matki i z mamą byłam na scenie, więc to był niesamowity wieczór i bardzo takie bliskie sercu wspomnienia. Także usłyszymy teraz arię Zuzanny z czwartego aktu opery Wesele Figara. Muzyka.
petto, a turbar non venite il mio diletto. Maestro. No więc tak, z tą rolą, tak jak mówiłam, wiążą mnie bardzo, bardzo ciepłe wspomnienia. Między innymi też wykonywałam ją w Londynie, w Royal Opera House, Covent Garden. Przez przypadek akurat tutaj znalazłam nawet leżał schowany, zapomniany w nutach właśnie taki cykl Mozart da Ponte. I gdzie to pewnie będzie nie widać, tak, ale właśnie takie piękne zdjęcie Le Nozze di Figaro i ja w roli Zuzanny. Natomiast
skoro była Zuzanna, skoro mama i rola hrabiny, więc w związku z tym postanowiliśmy również wykonać właśnie rolę hrabiny. Myślę, że już Zuzanny powoli wyrastam i być może uda mi się kiedyś w przyszłości zadebiutować właśnie w innej tej pięknej roli mozartowskiej, czyli w roli hrabiny. I usłyszymy arię rozpoczynającą drugi akt opery Porgia Amor, opery Wesele Figara. Zmieniamy dzieło, chwileczkę. Don Giovanni, absolutny, przepiękna opera, geniusz mozartowski. Niesamowicie w tej operze jest tutaj odzwierciedlony. Aria Donny Anny, przepiękna, bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana, trudna rola. Bardzo często, bardzo różnie obsadzana, bo i przez soprany lżejsze i takiego mocniejszego kalibru. Wymaga rzeczywiście niesamowitych umiejętności od śpiewaczki, bo jest bardzo dramatyczna, na przykład pierwsza aria czy duet z Don Ottavio. A aria właśnie tutaj
Druga aria Donny Anny, Crudele, recitativ, accompagnato i rondo. Mamy tu wszystko. Przepiękny liryzm mozartowski, koloratury, różne gamy, pasaże. Także no, jest niesamowity tutaj stopień trudności technicznej. No i poza tym sam Mozart w sobie to jest, trzeba tutaj bardzo trzymać, że tak powiem, troszeczkę temperament na wodzy. Styl mozartowski, bardzo instrumentalne prowadzenie głosu, a zarazem oddać te emocje bez portamentów, które tak kochamy my śpiewacy, na przykład używając bardzo często w muzyce bardziej romantycznej, w Puccinim, który jest absolutnym moim ukochanym drugim kompozytorem obok Mozarta. Także postaramy się teraz pięknie zaprezentować właśnie arię Donny Anny. Oh,
Uff, bo zbieraliśmy się. Muszę powiedzieć, że wróciłam do tej arii no prawie po 10 laty. Ostatni raz śpiewałam ją bodajże w Teatr Enerwin w Wiedniu. To już było bardzo, bardzo dawno temu, gdzie jeszcze śpiewałam inny repertuar, ale śpiewałam również Don Nanny w przepięknym La Fenice w Wenecji, w operze w Hamburgu. No jest to naprawdę przepiękne, przepiękne dzieło. I sama sobie zrobiłam prezent, muszę szczerze powiedzieć, bo już ostatnio po zaśpiewaniu Madama Butterfly, teraz przygotowuję się również do Toski. Zebranie głosu tak rzeczywiście bardzo, bardzo instrumentalnie do takich koloratur sprawia wielką frajdę, ale niezwykłe wyzwanie. Teraz idę po następny wyciąg fortepianowy. Proszę Państwa, i teraz zaśpiewamy arię Fior di Ligi z opery Così fan tutte. Ostatni raz, zresztą pierwszy i ostatni, niestety nie wróciłam już nigdy do tej roli, póki co, śpiewałam ją w operze w Los Angeles i gdzie na premierę przyszli nasi wspaniali rodacy i zrobili mi niesamowitą przyjemność, nasze wspaniałe małżeństwo, pani Barańska i pan Antczak. Proszę bardzo, dowód na to, dostałam piękny bukiet kwiatów, piękne róże od naszych cudownych artystów i sobie zasuszyłam jedną właśnie na pamiątkę w tym wyciągu fortepianowym. Wczoraj znalazłam przypadkiem, wyleciała, zapomniałam o niej i jestem bardzo, bardzo wzruszona, bo muszę powiedzieć, że jestem absolutnie rozkochaną i zwariowaną fanką serialu Noce i Dnie. Zresztą odgrywałam rolę, mama zresztą opowiadała mi sama, już w wieku 4-5 lat odgrywałam w łóżku właśnie, będąc chora, odgrywałam rolę Basiu, Basiu, tam. I strasznie właśnie uwielbiam ten serial do dzisiaj i zawsze, zawsze go niesamowicie z wielką miłością oglądam. I bardzo jestem szczęśliwa i dumna właśnie, że miałam tak wspaniałych gości wtedy na tym spektaklu. Dobrze, ale wróćmy do arii. Będzie to aria z pierwszego aktu z recytatywem. Aria come scoglio i recytatyw Temerari sortite fuori di questo loco. Temerari sortite fuori di questo loco e non profane lo lieto infausto dell'infame detti nostro cuore, nostro orecchio e nostri affetti. In van per voi, per gli altri in van, si cerca le nostre alme sedur. Il
Jednego widza podsłuchuje nas i ocenia. Miejmy nadzieję, że dobrze. Ułatwia nam zadanie trochę. Tak jest. Zawsze to inne emocje jednak. Gdzieś tam państwo z daleka, za szklanym monitorem. Zawsze ale... to, co mnie tutaj podczas tych recitali deprymuje, to to, że chciałoby się krzyczeć czasem po niektórych wykonaniach, a to było tak cudowne, tak wspaniałe, że miałem ochotę podskoczyć i bić brawo, ale nie bardzo wiedziałem, czy to nie przeszkodzi. Nie, wręcz przeciwnie, dziękuję. Ale wyobraźcie sobie, że aplauz jest ogromny i słucha nas mnóstwo ludzi i wszyscy są zachwyceni. Dziękujemy. Państwo, pozwolicie jeszcze, że na łyczek wody, bo jednak arie wymagające. Jeszcze chcielibyśmy teraz, już pewnie na koniec, zaproponować drugą arię Fiordy Ligi, przepiękną, bardzo rzadko wykonywaną, jeśli chodzi o takie koncertowe wykonanie tej arii. Prawda, że dziwne? Bo jest bardzo wysmakowana. Prawda? Bardzo wysmakowana, bardzo właśnie jest rzeczywiście znana i popularna ta aria Come Scolio, taka wydaje się wirtuozowska. Ta zupełnie inaczej, uspokojona, wycofana, ale no niesamowicie piękna. Wczoraj zachwycaliśmy się z Robertem niesamowicie nad pięknem tej arii. Oprócz tego jeszcze jest gdzieś mi też blisko, bo mój tato, Ryszard Kurzak, jest waltornistą, a ta aria w oryginale jest właściwie na sopran i waltornie obligato, więc jest bardzo takie rzadkie, wydaje mi się, zestawienie gdzieś głosów sopranu z waltornią. Pojawia się jeszcze czasami w innych ariach Mozarta u Ryszarda Straussa, ale rzeczywiście rzadko, kiedy mamy arię jakby napisaną właściwie na dwa głosy, na dwa instrumenty. Głos ludzki i instrument, w tym przypadku waltornie. Także spróbujemy sprostać temu zadaniu. Aria piękna, wysublimowana. Miejmy nadzieję, że się nie pomylimy, ja szczególnie, bo tak jak mówię, minęło wiele, wiele lat. No ale cóż, tak wygląda, jak jest występ live, to występ live. Wszystko się może zdarzyć. To nie jest, że puszczamy sobie płytę, gdzie się wszystko dopracowuje, powtarza milion razy. To jest też chyba piękna rzecz występu na żywo, że możecie państwo uczestniczyć w tym momencie, w tej sekundzie razem z nami. Ej parte, senti, no! Partir si lasci, si tolga i l'infausto getto della mia debolezza. A qual cimento il barbaro vi pose? Un premio è questo, ben dovuto mie colpe. In tale istante dov'io di nuovo amante i sospiri ascoltar. Di un amor
brawo noi! Uff! Proszę Państwa, to by było na tyle. Chyba, że. Chyba, że was nie puszczę jeszcze, ale chciałbym jeszcze w międzyczasie o coś zapytać, bo tak przyjęło się mówić, że młodzi śpiewacy, zresztą podobnie ty rozpoczęłaś swoją karierę od Mozarta, powinni zacząć śpiewać Mozarta, bo to jest takie wygodne dla młodych śpiewaczek, a tutaj słyszymy, że te trudności się piętrzą i dopiero potem... No jak to jest z Mozartem? Czy rzeczywiście, dlaczego młodzi śpiewacy, młodzi pedagodzy młodym śpiewakom zazwyczaj dają właśnie mozartowskie partie? Właśnie, to prawda. Piętrzą się trudności niesamowicie. Wymaga to absolutnie mistrzowskiej techniki. Oczywiście bywają arie Mozarta, nie wiem, typu na przykład pierwsza aria Zuzanny, którą śpiewałam, lub arię Herubina, lub nie wiem, Barbarina z Wesela Figara, gdzie mamy no, rzeczywiście bardziej liryczne, bardziej takie nienapiętrzone, żeby powiedziałabym, trudnościami technicznymi, ale Mozart wymaga absolutnie mistrzowskiego potraktowania i trudno powiedzieć, naprawdę wszystko jest bardzo trudne. Nie ma kompozytora łatwego. Bardzo wirtuozowskie. Absolutnie, nie ma kompozytora łatwego i trudnego. Mówi się, że rzeczywiście na Mozarcie wychodzą, to prawda, wszystkie błędy, tak? I możemy w momencie, kiedy się uczymy młodych śpiewaków, powiedzmy w takich łatwiejszych ariach Mozarta, wysłyszeć dobrze, czy ten głos jest dobrze prowadzony, oddech, emisja, pozycja głosu i tak dalej, ale oczywiście bywają arie karkołomne, czy również arie koncertowe Mozarta, gdzie no, tu umiejętności już trzeba mieć wysokie. Zresztą chyba podobnie w instrumentaliści, prawda? Tak, ja też swoim studentom bardzo chętnie daję... Poczekaj, momencik, ja ci podam mikrofon. Proszę bardzo. Ja swoim studentom bardzo chętnie daję Mozarta, chociaż nie zawsze chcą grać Mozarta, Beethovena, tak? Haydna, też przy okazji odróżnić te trzy style, to jest też nie lada umiejętność. I rzeczywiście to wychodzi, i też poznanie struktury dzieła jest dobre, bo Mozart jest dość klarowny, a z drugiej strony trudny, prawda? Wielowątkowy. Więc to jest i piękne, i trudne. Bardzo trudne. W tej prostocie, w tym podaniu prostej melodii jest tak niesamowita trudność, żeby było piękne, proste i trafiające do serca, a nie zawsze coś wydawałoby się prościutkiego napisanego jest łatwe do wykonania. A potem kolejne etapy, bo nie tylko technika dojrzewa, ale głos przede wszystkim dojrzewa. I ja pamiętam, że kilka razy mi kiedyś, lata temu mówiłaś, że jeszcze do pewnych partii nie dojrzałaś głosowo. Jak to jest z tym dojrzewaniem głosu? To też jest rzecz bardzo naturalna, której nie można gdzieś nacisnąć, wymusić na tym głosie. Bywają soprany, nie wiem, przykład typu Edyta Guberowa czy Natalii Dessay, gdzie zostały w tym swoim repertuarze i ten głos nigdy nie poszedł w inną stronę, czyli przez całą swoją karierę wspaniale śpiewały repertuar koloraturowy. A bywają przypadki, gdzie rzeczywiście jakieś zmiany hormonalne w organizmie, to jest jednak nasz żywy organizm, który mamy tutaj w sobie, jak to mój mąż nazywa, moja kopalnia złota jest tutaj i na tym się znam i to robię i nie tykam się żadnych innych działalności. I musimy o to bardzo dbać. Nie takie wyspanie, nie tak się coś zje, nie zmęczenie, to się naprawdę bardzo wszystko odbija na głosie. I również, tak jak mu powiedziałam, zmiany hormonalne. Ja już po urodzeniu mojej córeczki posłużyło mi to dość dobrze i zauważyłam rzeczywiście, że mam jakiś inny potencjał. I w końcu też może powiem, ja wiem, no po 20 latach grania na scenie rzeczywiście komedii i gdzieś tam służących i niesłużących i różnych takich młodych dziewczyn, też kobieta dojrzewa, staje się poważniejsza i już tak mi jakoś niezręcznie byłoby pewnie teraz, nie wiem, grać córeczkę Gildę czy Ofelię, czy... Subretkę, tak? Mhm. Po prostu zostawiamy to już młodszym koleżankom i cieszę się bardzo, że dzięki mojej córce, dzięki tym zmianom, jakie zaszły, sięgnęłam po inny repertuar. Wykonałam właśnie ostatnio Madame Butterfly, miałam śpiewać w Operze Narodowej w Warszawie, no ale niestety znowu ten wirus pokrzyżował nam wszystkim plany. Jestem tuż przed debiutem w Tosce. No właśnie o tę Toskę chciałem zapytać, bo to jest taka partia, o której się mówi, że właśnie do niej trzeba dojrzeć.
Zobaczymy. Póki co, muszę powiedzieć, że to była pierwsza partia, którą w ogóle zaśpiewałam w życiu. Jako studentka kupiłam sobie płytę z Leontyną Price, włączyłam i po prostu razem z płytą cały dzień, nie studentka, bzdury gadam, jako uczennica jeszcze wówczas skrzypaczka, krzyczałam wręcz, bo nie miałam pojęcia o śpiewie. Gdzieś właśnie naturą wyśpiewałam tę rolę i to było moje marzenie, absolutnie top od wielu, wielu lat. Zobaczymy, jak się zajmę tą partią, ale muszę powiedzieć, że trudności, jakie spotkałam na przykład w Madama Butterfly, podejrzewam, że Toskę przebijają. Toska jest jednak rolą dużo krótszą. Wbrew pozorom napisaną lirycznie, nie ma takich mocnych, dramatycznych momentów. Nam się wydaje, bo dramatyzm całej opery jest niesamowity. Taki, również aktorski. Aktorsko, świetnie napisany thriller. To ma czas dobrego filmu. Akcja piętrzy się niesamowicie, idzie do przodu, nie ma żadnych dłużyzn, więc wydaje mi się, że bardzo dramatyczna opera, ale wydaje mi się, że w Madame Butterfly na przykład ten moment właśnie rozdarcia, brania, podjęcia decyzji, zostawienia dziecka, samobójstwa popełniania i tak dalej, jest dużo bardziej wykańczający psychicznie, szczególnie chyba jeszcze śpiewaczki, które same są mamami, absolutnie, ja na pierwszej próbie muzycznej nie mogłam skończyć. Wyobraźnia działa, tak. Gardło pełne łez i w ogóle nie można było nic skończyć dalej. Także zobaczymy, ale muszę powiedzieć, że co jest też, wydaje mi się, ważne, żeby nie uciekać właśnie od... To był dla mnie dzisiaj bardzo wielki sprawdzian i bardzo wielki egzamin mnie samej, czy sprostam temu zadaniu, bo jednak uważam, co jakiś czas powinno się wracać do Mozarta, do Belcanta, bo tam możemy rzeczywiście posłuchać, czy coś jest nie tak, wysłyszeć u siebie, czy nie zeszło gdzieś z drogi na bok. To bardzo właśnie pokazuje nam, gdzie jesteśmy z naszą techniką i mamy też wielkie, nie wiem, Birgit Nilsson śpiewała zarówno repertuar mozartowski, Wagnera i Toskę. Także to nie jest tak, że jeśli... Możemy oczywiście specjalizować się jak najbardziej, nikt nikomu nie zabroni w jakimś repertuarze, ale jestem absolutnie przeciwniczką tak zwanego szufladkowania i pani śpiewa to i nic innego nie można dotknąć. Absolutnie nie. Ja rzeczywiście jestem bardziej otwarta i podchodzę do tego tak, jak to było za czasów Caruso, Beniamino Gigli, gdzie po prostu tenor był tenorem i śpiewał. Równie dobrze, jak zobaczymy, kto śpiewał premiery Verdiego, jakiej śpiewaczki, gdzie ta sama śpiewaczka śpiewała na przykład Gildę i Aidę. Co wydawałoby się dzisiaj nie do pomyślenia, a jednak to było inaczej. No ale śpiewasz tak różne rzeczy. Powiedz mi, gdzie ta Toska będzie i kiedy? Miejmy nadzieję, że się odbędzie ta Toska. Ma być w Operze Paryskiej w maju, ale już też mamy i następny w przyszłym sezonie, no, absolutnie wielkie też spełnienie marzeń. Zaśpiewam Toskę w Metropolitan Opera, więc już... No, na olbrzymiej sali, chociaż Opera Paryska również to jest prawie 4000 ludzi na widowni, największa scena europejska. Pod względem kubatury to mówię oczywiście, co jest ważne, bo przecież ten olbrzymia orkiestra, olbrzymia sala, tak jak często ludzie, tutaj państwo jesteście na pewno fachowcami, melomanami, ale często zadane pytania, jak to pani śpiewa bez mikrofonu? No bez mikrofonu w tych wielkich operach i z tym czasami kilkudziesięcio osobowymi chórami i orkiestrą, więc no to jest na pewno ważne, w jakim teatrze, w jak dużym teatrze takie role śpiewam. Trzymamy kciuki i będziemy śledzić rozwój twojej kariery, ale dowiedziałem się po cichutku od Roberta, że macie coś jeszcze. Że macie coś jeszcze, no właśnie, skoro jesteśmy przy Puccinim, Toska. Mamy dużo, ale to nie na ten czas. Wczoraj mi powiedziałeś, Robercie, że... Miał być Mozart, ale zaśpiewamy, może mamy... Że o Mio Bambino Caro? To ja teraz muszę po nuty pójść. Dobrze, to zostawimy, poszukamy nut, natomiast... Bo Robert mi wczoraj powiedział, że macie przygotowany jeszcze ewentualnie bis o Mio Bambino Caro, czyli Gianni Schicchi. Tak. To również rodzinny element, bo może zadedykować to swojemu tacie Ryszardowi. Tak, Bambino, tatusiu. Mój tatusiu kochany, o mio Bambino Caro. Śpiewałaś tę operę? Nie śpiewałam nigdy tej opery na scenie, ale aria jest absolutnie ukochaną, jedną z najbardziej ukochanych arii chyba w repertuarze sopranowym, a już na pewno na koncertach w Polsce publiczność absolutnie wariuje i się cieszy, jak tylko słyszy pierwsze dźwięki, od razu są brawa. No więc chciałbym, żebyśmy też zwariowali i na deser mogę was prosić? Oczywiście, tak? Z wielką przyjemnością. Drugi ukochany kompozytor, Giacomo Puccini.
Kocham Puciniego. Naprawdę. Oleniu, bardzo, 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 bardzo dziękuję za ten cudowny świąteczny prezent. Ucałuję cię, jak minie pandemia. Z miłą chęcią. Proszę Państwa, mam nadzieję, że to był wspaniały świąteczny prezent dla Państwa. Występ gwiazdy, najjaśniejszej gwiazdy w tej chwili na operowym firmamencie Aleksandry Kurzak. Roberta Morawskiego przy fortepianie. No i cóż, życzymy Państwu teraz miłych, spokojnych, wesołych, jak się da w tym pandemicznym czasie, świąt. I przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Zdrowych, zdrowych świąt. Jak zawsze moja babcia powtarzała, najważniejsze dziecko w życiu jest zdrowie. I to prawda. Wszystkiego najlepszego życzę Państwu. Wszelakiego dobra. No i proszę Państwa, przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, że podjęłaś się tego wyzwania, tak jak mówiłaś na początku, w ostatniej chwili, ale dzięki temu mieliśmy taki rodzinny, fajny, sympatyczny nastrój. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.